Słów krytyki nie szczędził polskim władzom Arunas Valinskas, przewodniczący Sejmu Litwy, który gościł wczoraj w Puńsku na Suwalszczyźnie. Valinskas wizytował gminę w drodze do Warszawy na uroczystości 20. rocznicy obalenia komunizmu. Spotkał się z samorządowcami i odwiedził miejscowe liceum ogólnokształcące. Widzę tutaj dużo problemów, powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Valinskas. Zdaniem przewodniczącego władze Polski za mało przykładają się do zaakcentowania symboli litewskich na Suwalszczyźnie. Valinskas dziwił się, dlaczego w Sejnach jest ulica 22 lipca, która upamiętnia datę ogłoszenia zatwierdzonego przez Stalina manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a brakuje ulicy imienia biskupa Antanasa Baranauskasa. Nasza delegacja bardzo, bardzo zdziwiona, odwiedzając właśnie ten region, że tutaj zachowało się więcej pomników upamiętniających epochę komunizmu. W ocenie Valinskasa wiele problemów wynika z postawy polskich polityków. Czasami polscy politycy lubią spekulować na niektóre tematy. Jeśli dzisiejszy minister spraw zagranicznych twierdzi, że Polska nie okupowała Wilna, to ja też mogę zadać kolejne pytania. Może w ogóle nie było bitwy pod Grunwaldem, może w trakcie II wojny światowej nie zginęły setki tysięcy Polaków. Po wizycie w Puńsku przewodniczący Sejmu Litwy udał się na obchody 20. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Radio.